na zespół jelita drażliwego z angielskiego Irritable Bowel Syndrome, zwane w skrócie IBS, chorują zwykle osoby w wieku 20-30 lat i są nimi najczęściej kobiety. Niemniej jednak schorzenie to może dotknąć osoby w każdym wieku i różnej płci. Szacuje się, że IBS jest diagnozowany u około 20% ludzi. Jest to przewlekła choroba układu pokarmowego polegająca na zaburzeniu pracy jelit, która daje dość uciążliwe objawy w postaci silnego bólu brzucha i zaburzeń rytmu wypróżnień. A jednym z elementów profilaktyki i leczenia IBS jest odpowiednia dieta. Oglądaj ten film, by dowiedzieć się w kolejnych minutach, jakie są objawy, przyczyny i metody leczenia zespołu jelita drażliwego. Witaj na kanale Medycyna 360. Znajdziesz tu dużo wiedzy na temat zdrowia, medycyny naturalnej, sportu oraz urody. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Zespół jelita drażliwego jest zaburzeniem czynnościowym jelit. Należy ono do najczęściej występujących dolegliwości układu pokarmowego. O nieprawidłowym funkcjonowaniu jelit mówimy wtedy, gdy przez okres co najmniej 12 tygodni występuje zmiana rytmu wypróżnień z towarzyszącymi wzdęciami, bólem brzucha oraz uczuciem niepełnego wypróżnienia. Trzeba jednak podkreślić, że jelito drażliwe nie jest łączone ze zmianami organicznymi czy biochemicznymi zachodzącymi w naszym organizmie. Jego przyczyny nie są do końca znane, ale są wiązane z czynnikami psychospołecznymi, dietą oraz zaburzeniami motoryki i jelit. Choroba ta dotyka najczęściej osoby młode w wieku 20-30 lat, głównie kobiety. Może ona przybrać jedną z czterech form. IBSD, z angielskiego diarrhea, biegunkowa o luźnych stolcach diagnozowana u około 1/3 chorych. IBSC, z angielskiego constipation, zaparciowa o twardych i z trudem oddawanych stolcach. IBSM, mix, mieszana, w której pacjenci na zmianę doświadczają zaparć i biegunki. IBSU, z angielskiego unspecified, nieokreślona, w której trudno określić dominujące zaburzenie. Najczęściej jelito drażliwe objawia się kurczowym bólem brzucha o różnym nasileniu, zwykle odczuwane w lewym dole biodrowym i najczęściej po posiłku, trudnościami w wypróżnieniu, jak również zmianami rytmu wypróżnień. Ponadto wśród objawów IBS wymienia się jeszcze wzdęcia, obecność śluzu w kale, uczucie senności, mdłości wymioty, wczesne uczucie pełności po posiłku, pieczenie w nadbrzuszu, bóle głowy i pleców, zgagę, nieprzyjemny smak w ustach, odbijanie, częste oddawanie moczu, ból podczas stosunku u kobiet. Dodatkowo zespołowi jelita drażliwego mogą towarzyszyć zaburzenia miesiączkowania czy też choroba lokomocyjna. Warto jeszcze podkreślić, że przy jelicie drażliwym nie obserwuje się krwi w stolcu lub zmian jego koloru, czy też utraty masy ciała, gorączki i dreszczy. Poza tym znamienne jest również to, że objawy choroby ustępują podczas snu. Jak już wspominaliśmy na początku, przyczyny IBS nie są dokładnie znane. Wiadomo jednak, że jelito drażliwe nie wynika ze zmian organicznych. Wyróżnia się pewną grupę czynników mogących być przyczyną choroby. Są to na przykład uwarunkowania genetyczne. Ryzyko wystąpienia IBS rośnie, jeśli borykają się z nim członkowie rodziny. Dysbioza, a więc ilościowe i jakościowe zaburzenie mikrobioty jelitowej, która w przypadku IBS przyjmuje zwykle postać zwiększonej liczby bakterii w jelicie cienkim. Aktywacja układu odpornościowego błony śluzowej jelita i zmiany w przepuszczalności jelitowej. Przebyte infekcje żołądkowo-jelitowe, spowodowane bakteriami, pierwotniakami, pasożytami lub wirusami, skutkujące zaburzeniami czucia trzewnego. Jest to tzw. poinfekcyjny zespół jelita drażliwego. Stan zapalny o charakterze przewlekłym lub przemijającym, tzw. pozapalny zespół jelita drażliwego. Zaburzenie motoryki przewodu pokarmowego i nadwrażliwość trzewna na różne bodźce, np. stres czy posiłek. Czynniki psychologiczne, np. silny, przewlekły stres, traumatyczne doświadczenia i zaburzenia psychiczne, np. depresja. Dieta uboga w błonnik, a bogata w łatwo fermentujące, krótkołańcuchowe węglowodany, nasilająca objawy jelita drażliwego. Na podstawie wnikliwego wywiadu, oceny objawów oraz wyników badań diagnostycznych, mających na celu wykluczenie innych chorób o podobnym obrazie klinicznym, lekarz dokonuje diagnozy IBS. W leczeniu zespołu jelita drażliwego stosuje się leki przeciwbiegunkowe lub przeciwzaparciom, rozkurczowe, przeciwbólowe, uspokajające, przeciwdepresyjne. Ważnym elementem walki ze schorzeniem, jak również profilaktyki, jest odpowiednia dieta, dostosowana do wariantu IBS w celu unikania potraw nasilających objawy jelita drażliwego. Popularność zyskuje model diety Low FODMAP,
o niskiej zawartości węglowodanów łatwo fermentujących, którą wprowadza się w dwóch fazach. Pierwsza, trwająca około 6-8 tygodni, polega na eliminacji z codziennego menu produktów zawierających duże ilości FODMAP. Druga, będąca stopniowym rozszerzeniem diety, co umożliwia określenie produktów powodujących przykre dolegliwości IBS. W niektórych przypadkach stosuje się także terapię poznawczo-behawioralną. Jeśli informacje zawarte w filmie były dla Ciebie pomocne, zostaw proszę łapkę w górę. Będzie to dla nas motywacją do dalszej pracy nad kanałem. Dziś to już wszystko. Daj znać w komentarzu, czy przedstawione informacje były dla Ciebie pomocne oraz czego chcesz się dowiedzieć w kolejnych odcinkach. Zasubskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Udostępnij ten film znajomym. Możesz w ten sposób komuś pomóc. Bądźcie zdrowi!